Cześć wszystkim. Cześć. Dajcie znać, proszę, czy nas widać, słychać. Tutaj na czacie, na dole. Wpisujcie miasta. Wpisujcie miasta. Tak, słychać. Daniel, cześć. Mateusz, Jarek, cześć. Miło, że jesteście. Super. Okej. Są i miasta. Są i miasta. Czuć Kraków. Okej. Słuchajcie, witajcie na webinarze o automatyzacji marketingu dla e-commerce. Dzisiaj jest z nami ekspert w tym temacie, Michał Mike Korba z User.com i opowie o 5 ścieżkach automatyzacji, które pokochają wasi klienci. Cześć Mike, dzięki za przyjęcie zaproszenia. Adrianno, to przyjemność być u was gościem. Także dzięki wielkie za zaproszenie. To świetnie. Właśnie, ja nazywam się Adrianna Szołańska i będę moderatorką tego spotkania. Super, że cały czas przybywacie. Poczekamy jeszcze chwilkę na spóźnialskich. Ja opowiem ze spraw technicznych, że ten webinar jest nagrywany, a link z nagraniem trafi do waszych skrzynek za około tydzień. Wy jako zapisane osoby będziecie mieli pierwszeństwo w zobaczeniu nagrania. Później to nagranie znajdzie się na naszym kanale na YouTube, a tam znajdziecie zapisy z poprzednich webinarów i mnóstwo wiedzy i inspiracji dla siebie, swoich sklepów i stron internetowych. Mike dzisiaj przygotował prezentację przede wszystkim dla właścicieli sklepów internetowych, którzy chcą wykorzystać marketing automation do zwiększenia sprzedaży oraz lepszej komunikacji z klientami. Ten webinar jest przeznaczony zarówno dla osób, które już korzystają z automatyzacji marketingowej oraz takich, które dopiero zastanawiają się nad wprowadzeniem tego rozwiązania. Całość naszego spotkania dzisiaj potrwa około 45 minut, po czym nastąpi czas na pytania z Waszej strony. Jeżeli będziecie mieli właśnie pytania, zapisujcie je proszę na czacie w prawym dolnym rogu. Ja postaram się je wyłapać, spisać, żeby Mike mógł na nie odpowiedzieć po prezentacji. No dobrze, to teraz zostawiam Was z Mike'iem, który z pewnością zaciekawi Was swoją prezentacją. Mike, żółta scena jest Twoja. Dzięki wielkie. Przyjemnie być na tej żółtej scenie. Ja cały czas czytuję różnego rodzaju pytania i dzisiejszy webinar jest również dla osób niewprawionych w bojach jeszcze e-commerce'owych, ale chcących rozpocząć swoją przygodę może z e-commerce'em, a może mają już e-commerce z automatyzacją marketingu. Czy Jarek pyta, czy Mike powie, w czym user jest lepszy? Bardzo powie, w czym jest lepszy. Natomiast nasi konkurenci są też wspaniałymi dostawcami technologii klasy marketing automation. Także nie chciałbym, żeby to była jakaś reklamówka usera, tylko chciałbym się skupić na dostarczeniu wam wartości, czyli pokazaniu wam de facto, jak tworzyć skuteczne automatyzacje w waszych sklepach internetowych i to skuteczne z jednej strony wartościowe dla waszych użytkowników, z drugiej strony rzecz, która przyniesie wam biznes, tak? I możecie ją wdrożyć w każdym, również w naszym konkurencyjnym systemie do user.com. Także słuchajcie, zaczynamy. Pytania niech spływają cały czas, natomiast ja się odniosę do nich pod sam koniec prezentacji. I tak, ja już zostałem przedstawiony, jestem Mike i tak się złożyło, że od 7 lat czy 6 lat współtworzę system, który kiedyś nazywał się User Engage, obecnie nazywa się user.com i specjalizuje się w automatyzacji marketingu. Pracuję z największymi, albo nie tylko największymi, ale też takimi bardzo szybko rosnącymi sklepami internetowymi w Polsce albo sklepami internetowymi globalnie i pomagam wdrażać technologię marketing automation w takich sklepach. Okej, jeszcze muszę nauczyć się przekręcać slajdy. Zacznijmy od takiego wprowadzenia. Czym w ogóle jest marketing automation dla tych, którzy nie mają pojęcia jeszcze, albo słyszeli coś, albo nie spotkali się? Zasadniczo składa się z dwóch
wyrazów, marketing i automation. Tylko czym jest tak naprawdę marketing? Definicji marketingu jest bardzo, bardzo wiele. Moją ulubioną definicją marketingu jest ten prosty obrazek. Czyli zasadniczo musimy zdefiniować jakąś wąską grupę docelową naszych idealnych odbiorców, następnie dotrzeć do nich z komunikatem. Idealnie, jeżeli ten komunikat wywoła u nich konkretną reakcję, po to tworzymy różnego rodzaju call to action, a jesteśmy całkowicie w domu, jeżeli ta reakcja spowoduje transakcję, czyli uda nam się coś im sprzedać. W dużym uproszczeniu tak można nazwać marketing i tak można zdefiniować marketing. Natomiast jak pomyślimy o automatyzacji marketingu, czyli zaprzężeniu technologii do takiego prowadzenia marketingu, no to będziemy mieli maszynkę do wrzucania cegłami w okna klientów. I niestety bardzo często automatyzacja marketingu tak działa. To znaczy, to technologie klasy marketing automation odpowiedzialne są za te wszystkie atakujące z nas na stronach internetowych czy w sklepach internetowych pop-upy. Oddzwoń do nas, jak zostawimy numer, zapisz się na powiadomienia. Także to są takie rzeczy, które mogą nas irytować, ale to nie wina tych technologii, tylko wina tak naprawdę złej implementacji tych technologii. A ja dzisiaj chciałbym Wam pokazać kilka takich wskazówek, które pomogą Wam zarabiać więcej, ale jednocześnie nie spowodują irytacji po stronie klienta. Ok, klikam w tą stronę, to się przełącza w tą stronę. Także ja automatyzację marketingu definiuję jako niewysyłanie więcej tych wiadomości, czy bardziej agresywnie tych różnego rodzaju komunikatów do naszych klientów, tylko wysyłanie ich w odpowiednim momencie, właściwym kanałem i przez właściwy, w odpowiednim momencie naszego customer journey, czyli żebyśmy nie wysyłali więcej i bardziej agresywnie, tylko w bardziej precyzyjny sposób. A żeby to, bo marketing się zmienia, nasi odbiorcy się zmieniają i są coraz bardziej odporni na komunikację reklamową. To nie jest tak, że outdoor nie działa, to nie jest tak, że telewizja nie działa, to nie jest tak, że radio nie działa. Te media cały czas działają, natomiast percepcja naszych odbiorców jest taka, że jeżeli komunikat jest taki masowy, niedopasowany do nas, niespersonalizowany do naszych potrzeb i wyskakuje nam z lodówki, to nie do końca reagujemy dobrze na niego, ale jeżeli mamy dopasowany do naszych potrzeb komunikat, spersonalizowany, to on rezonuje z naszymi odbiorcami w dużo większym stopniu, a dokonać tego możemy za pośrednictwem właśnie takich technologii marketing automation. Tu nie pójdzie mi filmik, natomiast tu była taka scena z. Chyba, że wgraliśmy filmik, ale chyba nie, Adrian, no nie wgraliśmy filmiku. To była scena z takiego filmu Raport Mniejszości. Tom Cruise idzie przez centrum handlowe i jego siatkówka oka jest skanowana przez różnego rodzaju takie punktowe kamery i w momencie, kiedy przechodzi przez hall, specjalne hologramy identyfikują go jako tą konkretną osobę, ponieważ jest mężczyzną, wyświetlane jest mu reklama piwa, ponieważ w zeszłym roku był na wakacjach na Kostaryce, w tym momencie pokazywane są mu wakacje w Turcji. W pewnym momencie wchodzi do sklepu i jest witany przez wirtualnego doradcę jako z imienia i nazwiska, a ten wirtualny doradca pyta się o ostatni jego zakup, jak sprawdza się jego koszula. Ta wizja przyszłości ma już miejsce. To znaczy, my jako marketerzy jesteśmy w stanie bardzo dużo dowiedzieć się o tym użytkowniku i na podstawie tych danych, które mamy o nim, zaprojektować spersonalizowaną komunikację. I
De facto marketing automation to prowadzenie działań marketingowych z wykorzystaniem takiego specjalnego oprogramowania. A co to oprogramowanie robi? To z jednej strony zbiera dane o naszych użytkownikach, czyli zbiera wszystkie odsłony strony albo aktywności wewnątrz aplikacji mobilnej. Zbiera te rzeczy, co dodał do koszyka, co oglądał, co kupił. W Google Analytics mamy te dane w pewien sposób zagregowane, czyli wiemy, że dzisiaj na stronie głównej było 5000 osób, na stronę produktu doszło 3000 osób, 500 osób dodało do koszyka, a 50 osób kupiło dany produkt. To mamy takie dane analityczne, które możemy sobie sprawdzać, natomiast w systemach marketing automation mamy dane, że Michał Korba dzisiaj na sklepie kubota.pl wszedł w markę fajnych klapek, dodał je do koszyka i kupił kolor zielony w rozmiarze XL. Także te dane są, to są te same dane analityczne, natomiast sprowadzone do każdego użytkownika indywidualnie. I czy mówimy o aktywności użytkowników na stronach internetowych, czy mówimy o aktywności w aplikacji mobilnej, czy mówimy też często o takiej aktywności w fizycznych sklepach, typu na pewno skanujecie karty w Żabce, czy w Rossmanie, czy w innych rzeczach. Te programy lojalnościowe, programy punktowe de facto są robione po to, aby sklepy mogły zbierać większą ilość danych o Was i połączyć te informacje paragonowe, co kupiliście tym razem, z informacjami, czy jesteście mężczyzną, kobietą, czy jesteście często kupującym, czy rzadziej kupującym. Dzięki temu sprzedający jest w stanie zaoferować bardziej spersonalizowaną ofertę. Także na podstawie danych, które zbieramy o użytkowniku, jesteśmy w stanie wysłać mu właściwą wiadomość we właściwym czasie i czy to będzie wiadomość e-mail, czy to będzie wiadomość SMS, czy to będzie wiadomość push, web push, czy jakaś wiadomość on-site, jak rekomendacje produktowe, wiadomość na czacie, to są tylko kanały komunikacji. Zasadniczo konieczne są dane, które przekładamy na konkretne kanały komunikacji. Jak to może działać w praktyce? Załóżmy, że ktoś wchodzi na naszego bloga i skroluje do 30% wpisu naszego blogowego i spędza na tej stronie dłużej niż 30 sekund. Taka aktywność możemy założyć, że możemy ją zdefiniować jako zaangażowanie w treść. Ten scroll do 30% naszego wpisu blogowego może wysłać event do Google Analytics, ale może również wysłać event do systemu marketing automation, a co za tym idzie, wytriggerować automatyzację. My możemy bardzo szybko, dosłownie w kilka milisekund, sprawdzić, co my już wiemy o tym użytkowniku. Czy jest to użytkownik powracający, czy jest to nowy użytkownik. I jeżeli na przykład nie znamy jeszcze jego adresu e-mail, możemy sprawdzić, ok, nie mam jego adresu e-mail, więc tylko tym niezidentyfikowanym użytkownikom wyświetlę pop-up. Sprawdź 5 sposobów na to, jak sprzedawać w e-commerce więcej, zapisz się na webinar, na przykład na blogu CyberFolks. Czyli to jest najprostsza automatyzacja. Mamy jakiś trigger, czyli aktywność użytkownika, która jest przekazana do systemu. Mamy jakieś warunki, wiemy, że on jest anonimowy, dlatego chcemy pozyskać jego adres e-mail i mamy akcję, czyli wyświetlamy mu pop-upa. Na tym polega automatyzacja marketingu. Natomiast budować te automatyzacje można w dużo bardziej skomplikowany sposób, czyli jeżeli wypełnił tego pop-upa, wysyłamy mu maila. Natomiast po pokazaniu pop-upa możemy poczekać 10 sekund, sprawdzić, czy on tego pop-upa wypełnił, czy nie. Jeżeli nie wypełnił, to możemy odezwać się innym kanałem komunikacji, czyli wiadomością na czacie na zasadzie: hej, widzę, że przeglądasz mojego bloga. Ta wiadomość jest od razu kontekstowo osadzona. Jeżeli masz jakieś pytania do tej treści, to z chęcią udzielę Ci odpowiedzi. Natomiast taka wiadomość na czacie może być wysłana tylko
tylko w momencie, kiedy my faktycznie chcemy pracować, nazwijmy to, z klientem, mamy obsługę klienta online, czyli może odpowiedzieć, nie wiem, za pośrednictwem telefonu, aplikacji mobilnej albo webowego interfejsu, czyli załóżmy od godziny 9 do godziny 17 od poniedziałku do piątku taką wiadomość wysłaną przez live chat automatycznie, ale sugerującą, że rozpoczynamy konwersację, będzie wysłana. Natomiast poza tymi godzinami możemy odezwać się już nie live chatem, tylko chatbotem. No i ten chatbot może wejść w interakcję z tymi użytkownikami w taki bardziej zdefiniowany sposób, czyli na przykład podpytać się, czy jesteś zainteresowany produktem A, usługą B, czy produktem C, albo tylko przeglądasz. Jeżeli klient powie, a ja to jestem zainteresowany jakąś taką usługą B2B, prawda, jestem hurtownią, która chce ze mną wejść we współpracę, to ten chatbot może podpytać się o ten adres e-mail, albo numer telefonu, albo inne dane kontaktowe. Może w ogóle przeprowadzić cały proces prekwalifikacji, czyli spytać się w przypadku CyberFolksów na przykład, czy już masz stronę internetową, czy jest to WordPress, czy jest to PrestaShop, czy będziesz potrzebować naszego wsparcia takiego, czy planujesz uruchomić sklep internetowy. I w zależności od tego, co ten użytkownik w chatbocie odpowie, my, jeżeli mamy dział sprzedaży, to możemy w ogóle stworzyć w CRM-ie szansę sprzedażową dla tego klienta. Możemy wysłać maila do tego naszego handlowca, że hej, masz fajnego lida z chatbota, odezwij się do niego. Możemy nawet wyręczyć tego handlowca w takiej manualnej pracy. Cześć, widziałem, że rozmawiali z naszym chatbotem. Pozwól, że przygotuję się do naszego spotkania. Tutaj możesz wybrać w kalendarzu termin spotkania ze mną. Także możemy budować takie bardzo skomplikowane scenariusze de facto każdej branży, ale dzisiaj dla Was przyniosłem pięć ścieżek automatyzacji, które pokochają Twoi klienci. I one są jak następuje. Porozmawiamy o tym trochę, jak złapać nowych subskrybentów do e-mail marketingu. Porozmawiamy troszeczkę o kampanii welcome, czyli kampanii otwierającej. Zagłębię się w porzucony koszyk i porzuconą stronę. Porozmawiamy o kampaniach pozakupowych oraz ja bym chciał Wam polecić takie automatyzacje, które ja nazywam celebrations, czyli świętowanie różnego rodzaju rocznic. Lećmy po kolei. Na początku powiedziałem Wam, że to marketing automation jest odpowiedzialny za te irytujące pop-upy. Natomiast pop-upy wcale nie muszą być irytujące, mogą być bardzo wartościowe dla naszych odbiorców i pop-upy dają nam, mimo że są mocno inwazyjnym kanałem komunikacji, to są skutecznym kanałem komunikacji. I ponieważ bardzo często takie pop-upy projektowane przez, nie wiem, naszego web developera nie będą miały tej informacji, czy ten użytkownik jest już naszym subskrybentem, czy nie jest naszym subskrybentem, to spowoduje, że wyświetlimy bardzo często jakiś zapis do newslettera użytkownikowi, który już aktualnie jest naszym subskrybentem i to będzie komunikacja bez sensu. W systemach marketing automation, ponieważ mamy te połączone punkty o informacje o naszych użytkownikach, mamy informację ciasteczkową połączoną z adresem mailowym, możemy ten pop-up wyświetlić tylko tym, do których jeszcze tego adresu e-mail nie mamy, albo możemy to wyświetlić tylko i wyłącznie użytkownikom na drugiej wizycie, a nie za każdym razem, kiedy oni odwiedzają naszą stronę. I to, od czego ja rekomenduję zacząć wdrażanie marketing automation w sklepach internetowych, to są takie pop-upy ze zniżką na pierwsze zakupy. Bardzo często inwestujemy w ruch, czy to w SEO, czy to w PPC, żeby sprowadzić ten ruch na stronie, a później tak, nie wiem, linkujemy na stronę główną i on nie wiadomo, co musi kupić. Jeżeli trafił na stronę główną i jeszcze się zastanawia, to możemy go zachęcić, właśnie oferując mu na przykład
rabat na pierwsze zakupy. I zapis ze zniżką na pierwsze zakupy to jest coś, co bardzo często wdrażamy w sklepie, w sklepach internetowych. Bardzo dobrze, żeby to działało, istotne jest, żeby po prostu sobie testować, jaki pop-up, czy taki, czy śmaki działa. Testy AB są jedyną odpowiedzią, czy ta kreacja, czy tamta kreacja będzie lepsza. W sklepach internetowych polecam również te pop-upy z tak jakby dopasowywać do sezonu, czyli w sezonie zimowym troszeczkę inna graficznie komunikacja, w sezonie letnim troszeczkę inna komunikacja, bo po prostu to wtedy są bardziej aktywacyjne. I oczywiście jak człowiek wypełni tego maila, no to wysyłamy mu w mailu, tutaj konkretny mail z Kuboty, że wykorzystaj twój kod rabatowy i tutaj nie wiem, czy widzicie, ale jest taki receiver, kod promocyjny newsletter, to jest taki dynamiczny kodzik, który po prostu jest zaciągnięty z tego sklepu internetowego i dzięki temu my każdemu użytkownikowi możemy wysłać indywidualny kod do wykorzystania raz. Także jak wypełni pop-up, to wysyłamy mu mail. Natomiast ta okazja do zapisania się do newslettera, to nie jest, nie powinniśmy wtedy stopować tych automatyzacji. Oczywiście wysyłamy, co obiecaliśmy na pop-upie, czyli jak był to e-book, to wysyłamy e-booka, jak był to kupon zniżkowy, wysyłamy kupon zniżkowy. Natomiast kampania Welcome jest kampanią, którą po zapisie do newslettera w sposób automatyczny będziemy wysyłać do naszych subskrybentów. Jeżeli jesteśmy sklepem odzieżowym, to możemy zapytać o preferencje naszego użytkownika. Czyli jak tutaj widzicie, sklep Beta Brand pyta, czy jesteś bardziej zainteresowany ciuchami dla mężczyzn, czy jesteś bardziej zainteresowany ciuchami dla kobiet. I później jak będziemy wysyłać newslettery, to jeżeli tak segmentujemy bazę, że to są ciuchy dla mężczyzn, to są ciuchy dla kobiet, to będziemy wysyłać to, co klient bardziej, czym klient jest bardziej zainteresowany. Po zapisie do tego newslettera możemy też skłonić użytkownika do konkretnej interakcji. Jeżeli mamy aplikację mobilną, możemy wysłać mu dzięki wielkie za zapis do newslettera, sprawdź również naszą aplikację mobilną. Możemy przekierować go do mediów społecznościowych, czyli już jeżeli zapisał się do naszego newslettera, to wiesz co, followuj nas na Instagramie albo mamy raz, dwa, trzy, czy nie mam dźwięku, a słuchawki działają, czy dźwięk działa. Halo, halo, powiedzcie mi, czy dźwięk działa. Okej, działa, bo się przeraziłem, ale to Mirku, z twoimi słuchawkami coś jest. Jest okej. Super. Dobrze, przeraziłem się, przepraszam najmocniej. Także kampania Welcome jest kampanią, w którą możemy zrealizować konkretne mikrocele naszego marketingu. Możemy przekierować do jakiejś tajnej grupy na Facebooku, albo tajnej grupy na Discordzie, albo tajnej grupy, jeżeli mamy taką zamkniętą społeczność naszych użytkowników. Welcome i bardzo istotne jest to, żeby to rozłożyć w czasie, czyli nie wysyłać jeden mail po zapisie i po prostu tam wsadzić 17 linków, tylko wysłać 4-5 maili, możemy opowiedzieć naszą historię, że jesteśmy takim sklepem, który powstał wtedy i wtedy. Tak jakby ciąg maili wysyłanych co kilka dni jest dużo bardziej skuteczny, bo po prostu pojawiamy się w skrzynce odbiorców naszego klienta i ten ilość osobokontaktów, oczokontaktów z naszą marką, z naszym brandem po prostu się zwiększa, a jeszcze bardzo często sklepy nie robią kampanii welcome. Dobra, mamy pierwsza rzecz. Wysyłamy pop-upa na zebranie tych adresów e-mail. Druga rzecz, no to wysyłamy cykl maili. Mam nadzieję, że zainspirowało Was to do tego, co w tym cyklu maili możecie zrobić. Trzecią automatyzacją, którą przyniosłem dla Was, są porzucone koszyki. Natomiast ja do porzuconych koszyków zaliczam również porzucony proces, przerwany proces zakupowy, także czasem to jest porzucona strona, czasem to jest porzucona karta produktowa i wejdźmy w to troszeczkę głębiej. Automatyzacja ratowania porzuconych koszyków polega na tym, że mamy
event dodania do koszyka, czyli ten trigger naszej automatyzacji, coś, co rozpoczyna transakcję. Później dajemy chwilkę uczestnikowi na to, żeby on dokończył tą transakcję. Jeżeli nie dokończy transakcji, po tym czasie, nie wiem, godzinie czy jakimś czasie, to sprawdzamy, czy on kupił, czy nie kupił. Jeżeli nie kupił, to wysyłamy mu maila. I chciałbym się z wami przejść po każdym z tych kroków. Czyli pierwszy krok to dodanie do koszyka. Musicie połączyć swój sklep internetowy z platformą Marketing Automation, żeby właśnie takie zdarzenie jak dodanie do koszyka, ale też zobaczenie karty produktowej, wyszukanie były wysyłane do sklepu, do systemu Marketing Automation. To jest taki króciutki kawałek kodu. Jeżeli korzystacie z popularnej platform, czy to jest PrestaShop, czy WordPress, systemy Marketing Automation zazwyczaj mają integrację. My zarówno z Magento, jak i PrestaShop, jak i WordPressem mamy integrację. Jeżeli korzystacie z jakiejś takiej unikalnej, własnej technologii, i to polecam to implementować za pośrednictwem Google Tag Managera. Google Tag Manager umożliwia Wam skonfigurowanie na przykład takiego rozszerzonego e-commerce, czyli takiego typu analizowania danych sprofilowanego pod sklepy internetowe, w którym mamy właśnie zdefiniowane konkretne zdarzenia. I dosłownie jak macie to skonfigurowane w Google Tag Managerze, to możecie podpiąć się pod te zdarzenia, które wysyłacie do GA i wrzucać je od razu do systemu klasy Marketing Automation. Jak to zrobić, to możecie sprawdzić na blogu konkretnego dostawcy. U nas wystarczy sprawdzić właśnie Enhance e-commerce GTM Integrations. Mamy w ogóle gotowe takie kontenery do wgrania do Google Tag Managera i jest i każdy sklep na każdej platformie jest zintegrowany. OK, jak już mamy ten event dodania do koszyka, to zastanawiamy się, ile czasu powinienem poczekać, aż sprawdzę, czy on kupił. I zasadniczo to jest pierwsze takie pytanie, kiedy pytają, Adrianna zaprezentowała mnie jako ekspert do spraw Marketing Automation. Ja mam taką swoją ulubioną definicję eksperta. Ekspert to jest osoba, która popełniła w bardzo wąskiej dziedzinie wszystkie możliwe błędy. Jeżeli trzymamy się tej definicji, to naprawdę czuję się ekspertem w obszarze Marketing Automation, bo trochę już to robię i trochę tych błędów popełniłem. I każdy ekspert zapytany, kiedy powinniśmy wysyłać maila z porzuconym koszykiem, odpowie, to zależy, bo to naprawdę zależy od waszego brandu, od waszego rynku, od waszego asortymentu, od waszej strategii sprzedażowej i troszeczkę chciałbym wejść w głębiej. Najczęściej będą klikać się maile, które wyślecie szybciej, prawda? Czyli wyślecie po 30 sekundach, po 30 minutach od rozpoczęcia procesu transakcyjnego, czy po godzinie. W zależności od tego, im szybciej wyślecie, tym lepiej będzie się to klikać, co nie znaczy, że lepiej będzie generować się sprzedaż. My bardzo często łączymy kilka kanałów komunikacji, na przykład po 20 minutach wysyłamy web pusha, a maila wysyłamy, jeżeli ten web push nie spowodował domknięcia transakcji, tak naprawdę od godziny do 2 godzin po rozpoczęciu transakcji, ale są case'y, gdzie wysyłamy je po 24 dniach i zaraz Wam takie case'y pokażę. Dobra, później, jak już ustaliliśmy, ile czekamy na dokończenie tej transakcji, to musimy sobie sprawdzić, czy doszło do transakcji, czy nie. Możemy to sprawdzić, sprawdzając konkretny event, konkretne zdarzenie, czy udało się, ktoś podnosi rączkę, czy ja mogę coś zrobić? Nie. Rozumiem, że Adrianno, mam lecieć, bo mi pyka i nie wiem, co zrobić. Dobrze jest? Wszystko? Dobra. Zakładam, że jest dobrze. Wszystko jest ok. Wszystko jest ok. Te rączki to jest, bo ja wiesz, prowadzę zajęcia na uczelniach i z Zooma, jak ktoś podnosi rękę, to przestawałem i tak słucham pana. Okay. Tutaj mam lecieć. Prośba tylko, żeby zadawać pytania tutaj na czacie i nie przeszkadzać Majkowi. Nie, by się przeszkadzajcie mi jak najbardziej.
żebyś się Przeszkadzajcie mi skupił. jak najbardziej. Nie widziałem tej łapki, po prostu nie znałem tej funkcji. Mi Zooma tak złapało. Lecimy dalej, słuchajcie. Dobra, musimy sprawdzić, czy ktoś dokonał zakupu. Taką łatwiejszą formą sprawdzenia, czy ktoś dokonał zakupu, jest sprawdzenie, czy ktoś na przykład dotarł do podziękowania za zapłatę. Czyli jeżeli mamy konkretny URL, my nie musimy sprawdzać eventu dokonanie zakupu, możemy sprawdzić, czy odwiedził tą stronę podsumowania zamówienia. Natomiast w tym warunkowaniu ja bardzo często tworzę kilka automatyzacji, tak jakby krokowych. Czyli jeżeli użytkownik wchodzi u nas na stronę, to ja czekam jakiś czas i sprawdzam, czy dodał, czy przeszedł na kartę produktu. I to jest taka pożółta strona. Jeżeli nie przeszedł do strony produktu, no to wysyłam maila, hej, Mike, żeby spersonalizować tę treść maila. Widzieliśmy, że odwiedziłeś nas, natomiast chyba jakoś nie znalazłeś, czego potrzebujesz, prawda? Taka porzucona strona, bardzo taki komunikat lekki. Sprawdź nasze obecne promocje, bo nie wiemy, co on tak naprawdę chciał kupić i chcemy mu posunąć ten temat. Natomiast takiego maila nie powinniśmy wysyłać na przykład, nie wiem, codziennie z takim cappingiem jeden dzień albo z cappingiem nawet kilka godzin, no bo zaspamujemy klienta. Tego rodzaju strony, uratowanie porzuconej strony nie powinno być wysyłane, nie wiem, częściej niż 3 do 7 dni. Natomiast jeżeli i sprawdzam, czy przeszedł na stronę produktu. Jeżeli przeszedł na stronę produktu, no to wysyłam tak jakby inną automatyzację. Tam ona triggerowana nie jest wejściem na stronę, tylko wejściem na stronę produktu albo eventem view product, prawda? Czyli jak widział produkt, no to wysyłam mu już maila, że hej, wiemy, że przeglądałeś te klapki, ale nie kupiłeś. Nie znalazłeś rozmiaru albo coś było dla ciebie niejasne. Podziel się z nami opinią, dlaczego nie kupiłeś. Prawda? Także to jest inny komunikat, inaczej argumentuje do użytkownika. Natomiast jak dodał do koszyka, no to sprawdzam, czy kupił. Także różne są triggery i różne są te warunki, i w zależności od tej ścieżki, mój porzucony koszyk czy porzucona strona będzie wyglądać inaczej. Jeżeli prowadzicie analitykę swoich biznesów internetowych, swoich sklepów internetowych, zobaczycie, że raptem 5-6% osób dodaje produkt do koszyka, tak? Natomiast 95% osób tylko odwiedza stronę. Bardzo często z tych 95% po dłuższym prowadzeniu działań e-mail marketingowych czy działań marketing automation, część z tej bazy będzie odanonimizowana i my możemy ten ruch uruchomić. Bardzo często to właśnie ratowana strona generuje więcej sprzedaży niż ratowany koszyk, przynajmniej z takich doświadczeń, które mam w różnego rodzaju sklepach. No i oczywiście ostatni element to wysłanie wiadomości. I tutaj chciałbym troszeczkę wejść w szczegół, czyli porozmawiać z Wami, co w tej wiadomości można zrobić. Bo można wysłać taką wiadomość systemową, taką jak tutaj widzicie, nazwa sklepu, design maila podobny do designu sklepu, produkt osadzony, przycisk bardzo podobny do tego użytkownika, do interfejsu naszego sklepu. Natomiast możemy podejść troszeczkę tak personalnie i na przykład sklep sprzedający wino wysyła maila wysłanego od Customer Satisfaction Directora Bena Myersa, gdzie oczywiście personalizuje treść. Cześć, imię odbiorcy. Czy wszystko poszło ok z Twoimi zakupami? Bo widziałem, że dodałeś do koszyka jakiegoś drogiego bardzo szampana, ale nie udało się domknąć tej transakcji. Co się stało? Ja jestem tutaj, żeby tu ci pomóc. Tutaj masz link do dokonania tego zakupu. Tego rodzaju e-mail oczywiście nie powinien być wysłany przez po 20 minutach czy godzinie, no bo rzadko kto uwierzy, że faktycznie Ben Meyers
piszę codziennie maile. Natomiast jeżeli zostanie wysłany właśnie po 24 godzinach, to bardzo wielu użytkowników uzna, że to jest faktycznie napisane przez Bena i po prostu, no faktycznie miałem kupić, zapomniałem, wróci i dokona transakcji. Także w zależności od charakteru tej komunikacji, my możemy dywersyfikować to, co wysyłamy. To, co działa w porzuconych koszykach, to jest taka komunikacja ponaglająca. Czyli śpiesz się, ostatnie dni promocji, ostatnie stany magazynowe, które możesz uzupełnić, prawda? To, co działa w tym porzuconym koszyku, to jest po prostu spiesz się. Ludzie boją się, że nie uda im się dokonać zakupu. I to poprawia konwersję zarówno na poziomie tytułu, jak i treści maila. Możecie też w tym produkcie, oprócz tych już w ratowanym, porzuconym koszyku, dodać nie tylko ten produkt, który on dodał do koszyka, bo możemy dynamicznie wydrukować, co on w tym koszyku miał, ale również możemy go wzbogacić o pewne rekomendacje. Czyli jeżeli ktoś dodał tą koszulkę w złotym kolorze, taką świecącą, to możemy dodać też złotą koszulkę, czyli produkty powiązane, czy to produkty z tej kategorii, czy to produkty te tak jakby komplementarne, prawda? Do takich koszulek, jeżeli to koszulka, ja się nie znam na modzie, pasują takie sukienki, nie, to są spódnice, to pasują takie spódnice. Także możemy wzbogacić nasz porzucony koszyk o dodatkowe rekomendowane produkty, czy to produkty tej samej marki, czy to produkty komplementarne, czy to produkty sugerowane przez silnik rekomendacji produktowych. Możemy też podejść do tej porzuconego koszyka troszeczkę inaczej. Czyli jeżeli ktoś dodał produkt do koszyka, to tak właśnie ten sklep z piłeczkami golfowymi próbuje ratować swoje koszyki, że okej, dodałeś do koszyka, ale nie kupiłeś. To znaczy, że może coś okazało się, że brakuje ci w tym produkcie. Ale my mamy też alternatywy. I nie próbuje dopchnąć tego produktu, który klient dodał do koszyka, tylko pokazuje alternatywne produkty z tej kategorii. To też jest rzecz, która w określonych branżach, w sklepach internetowych może okazać się skuteczna. Ciekawą formą automatyzacji jest tak jakby rakotowanie niedokończonych zakupów, bo jeżeli użytkownik, prawda, wszedł na produkt, a ten produkt akurat się sprzedał i nasz WMS po prostu powiedział, że no, ten produkt jest niedostępny, klient może zapisać się na to, powiadom mnie o dostępności tego produktu i z automatu o takie powiadomienie o dostępności produktu może być później, jak będzie produkt dostępny, do niego wysłane. To są bardzo, ale to bardzo skuteczne kampanie, które bardzo często generują ogromną sprzedaż, że znowu produkt jest niedostępny. Natomiast jeżeli działamy na przykład w branży fashion, możemy o konkretne rozmiary tych klientów, rozmiary produktów, czy kolory, czy tego rodzaju rzeczy, powiadom mnie o dostępności tego rozmiaru, bo fajna koszulka, czy fajny kapelusz, ale jakoś akurat ten rozmiar się już wyprzedał. Możemy wykorzystać też do takiej komunikacji dodatkowe rzeczy z aktywności użytkownika na stronie, czyli na przykład wysłać mu jego pozycję, który nie dodał do koszyka, ale dodał do wishlisty i na przykład, żeby popchnąć go do dokonania tego zakupu, wysłać mu pewien kupon rabatowy. Dobrze, także mamy kilka sposobów na ratowanie porzuconego koszyka, ratowanie porzuconej strony. Natomiast ja Was bardzo zachęcam do całej komunikacji postzakupowej. I rzecz, która generuje bardzo fajne wyniki w kilku sklepach internetowych, z którymi mam przyjemność współpracować, to jest nagradzanie dodatkowym rabatem często kupujących. Czyli bardzo trudno, jak są już takie zaawansowane sklepy i jest analityka taka dobrze dopasowana, bardzo trudno skonwertować one-time buyers, czyli osoby, które raz kupują, na loyal customers, czyli klientów, którzy często kupują. Ale świetnie działają takie dosprzedaże na klientach, którzy już u nas często kupują. Jeżeli
mówimy o takich kategoriach, jak nie wiem, jakieś rzeczy do zbierania, albo książki, albo ubrania, albo kosmetyki, coś, co po prostu no, kupujemy więcej niż jedno, to próba jakiegoś darmowej dostawy albo jakiegoś specjalnego dodatku. Cześć Mike, nie wiem czy wiesz, ale to ostatnie zakupy to były piąte zakupy przez ostatnie 6 miesięcy. Z tego tytułu, ponieważ jesteś takim lojalnym klientem, chcielibyśmy ci zaoferować na następne zakupy darmową dostawę. Warunkiem jest, że zrealizujesz te zakupy w ciągu 24 godzin. No, klikają niesamowicie. Bardzo fajnie się sprawdza właśnie dopasowanie tego i docenienie tych często kupujących. Natomiast w samej komunikacji postzakupowej możemy wykorzystać treści, które tak naprawdę tworzymy bardziej pod potrzeby góry lejka marketingowo-sprzedażowego, czyli tworzymy jakieś wartościowe treści na blogu opisujące nasze produkty pod kątem SEO, pod kątem tak jakby content marketingu i wartościowych treści, natomiast później ich nie wykorzystujemy. Natomiast to jest bardzo prosta automatyzacja na zasadzie kupiłem konkretny produkt i wysyłam tydzień po zakupie tego produktu maila opisującego, jakie są korzyści korzystania z tego produktu z mojego bloga. Także spróbujcie wykorzystać te treści na blogu, czy to jakieś dokładne, szczegółowe instrukcje waszego produktu. Bardzo często inwestuje się grube pieniądze w customowe instrukcje produktów, opisy produktów, to jest w ogóle oddzielna kategoria SEO, a później ich się nie wykorzystuje. Te same treści można wrzucić w maila czy w inny kanał komunikacji i po prostu wysłać pozakupowo. Natomiast to, co ja lubię robić post purchase, to jest po prostu mail z podziękowaniem. Nie mail z potwierdzeniem zamówienia, bo on raczej jest wysyłany przez system sklepowy, który, prawda, mówi, że wszystkie, cała transakcja przeszła poprawnie. Natomiast taki mail od success managera, od jakiejś osoby z organizacji, albo nawet twórcy, właściciela sklepu z takim hej, troszeczkę tutaj mail od takiego sklepu Maggie London. Te dwie wiadomości różnią się delikatnie od siebie. Jedna jest wysyłana po pierwszych zakupach, a druga wysyłana jest po każdych dodatkowych zakupach, że chcieliśmy ci po prostu podziękować, że jesteś takim fajnym człowiekiem i po prostu dokonałeś zakupu. Jest nam z tego tytułu bardzo miło. Takie maile budują relacje, budują fajną relację pomiędzy sklepem a odbiorcą. Możemy też wykorzystać tą komunikację postzakupową do zebrania opinii o naszej firmie, czy to na Opineo, czy to na Google Moja Firma, czy na innym jakimś zaufane.pl, czy innych miejscach, w których ludzie mogą wyrazić opinię o produkcie. Jeżeli wiemy, że mamy świetne produkty i ludzie będą zadowoleni, możemy poprosić o tą opinię właśnie w komunikacji postzakupowej. Możemy też wykorzystać tą komunikację postzakupową do upsellu lub crosssellu, czyli jeżeli kupiłem tam na tym przykładzie kettle, to mogę zaoferować kredę do rąk, albo specjalny pas, albo uchwyt do tych kettli. Jeżeli nie udało mi się na poziomie tak jakby podróży transakcyjnej, on-site'owo dosprzedać mu te elementy, to mogę mu to zasugerować później. Bardzo fajną komunikacją postzakupową jest komunikacja, która jest triggerowana nie konkretną aktywnością, czyli dokonujemy zakupu i wysyłamy, tylko jest ona triggerowana takim, czyli wyzwalana odpowiednim upływem czasu, czyli codziennie o 12 wysyłamy maila do użytkowników, którzy ostatni raz dokonali u nas zakupu 6 miesięcy temu, czy tam 180 dni temu, i mówimy im: hej, coś ciebie nie da u nas, tęsknimy za tobą, co tam u ciebie, dawno nas nie odwiedzałeś.
wróć do nas i czy jakiś benefit typu właśnie darmowa dostawa, czy darmowa usługa, czy informacja o tych promocjach, które obecnie mamy. Tak jakby to już pół roku, od kiedy nas ostatnio nie kupowałeś u nas. Także dostarczanie wartościowego kontentu, jest wiele sposobów, na które my możemy tak jakby w komunikacji postzakupowej znowu zaangażować tych użytkowników. Natomiast piąta, ostatnia już automatyzacja, bo się rozgadza, dałem jest 12:44, także mam jeszcze tylko 1 minutę, bo chciałbym poodpowiadać Wam na pytania. To są automatyzacje z serii celebracji. Pamiętacie, mówiłem o tej automatyzacji Welcome. I tam był przykład z wybraniem, czy interesuje mnie ciuchy męskie, czy interesują mnie ciuchy damskie. Mogę tą kampanię Welcome wykorzystać do pozyskania dodatkowych, wartościowych punktów informacji o użytkowniku, na przykład daty urodzin. Prawda? Czyli wysyłamy w jednym mailu, powiedz, czy wolisz damskie czy męskie, w drugim chodź do naszej grupy na Facebooku, a w trzecim, słuchaj, nie wiemy, kiedy są twoje urodziny. Coś może się uda nam znaleźć dla ciebie, także wypełnij ten formularz i podaj nam swoje urodziny. Jeżeli poda, to możemy codziennie wysyłać taką automatyzację do użytkowników, którzy mają dzisiaj urodziny, z jakimś prezencikiem, z jakimś specjalnym giftem dla tego użytkownika. I powiem Wam, że wiele osób myśli, że ta automatyzacja jest oklepana, bo wiele sklepów to robi. Nie robi tego wiele sklepów, także da się jeszcze tym wyróżnić, a pozyskanie bazy, znaczy daty urodzenia nie są takie ciężkie, bo po prostu ludzie podają to, zwłaszcza w branży beauty, w branży kosmetyków. Natomiast celebrować tego rodzaju rzeczy możemy nie tylko w kontekście właśnie urodzin, ale możemy celebrować chociażby rocznicę bycia razem. Wiem, że 27 czerwca dla ciebie nie jest jakąś szczególną datą, natomiast dla nas jest datą wyjątkową, bo to właśnie wtedy dokonałaś u nas zakupu po raz pierwszy, albo zapisałaś się do naszego newslettera, albo dołączyłaś do naszego programu lojalnościowego. Z tego tytułu chcielibyśmy ci zaprosić do A, B, C, D, E, F, G, co tam potraficie. Słuchajcie, to było wszystko, całe 5 automatyzacji, które przyniosą Wam sprzedaż i są również pozytywnie odbierane przez klientów. Mam nadzieję, że były one dla Was wartościowe, a teraz zamieniam się w maszynkę do odpowiadania na pytania. Super, wow, dzięki wielkie, Mike. To było mnóstwo wiedzy i inspiracji dla e-commerce'ów. Świetnie, że podałeś gotowe rozwiązania, naprawdę super prezentacja. Pojawiły się takie pytania. W czym UserCom jest lepszy od innych rozwiązań? Jakbyś mógł powiedzieć nam o tym? Wiesz co, ja może to Nie teraz. lubisz tego pytania? Znaczy, nie, że nie lubię tego pytania, bo ja może powiem, dla jakich firm my mamy najlepsze dopasowanie. Bo Super. bardzo często my jesteśmy systemem drugiego wyboru. Tak, z takimi klientami nam się najlepiej pracuje, którzy już coś mają albo większy e-commerce, albo próbowali wdrożyć narzędzie marketing automation. Handlowiec obiecywał, że to będzie takie proste, że tylko podepną kartę i już będzie z głowy, a skończyło się tak średnio. Także wiedzą, jaki jest potencjał w tym drzemiący, ale nie wykorzystują tego efektywnie. My mamy cały zespół wdrożeniowy, który pracuje z naszymi klientami. To jest usługa tam dodatkowo płatna, ale my nie chcemy dawać młotka naszym klientom, o, macie i zróbcie sobie, tylko chcemy wspólnie wieszać obrazek na ścianie. Czyli mamy zespół, który jest w stanie wdrożyć w Twoim sklepie internetowym automatyzacje, które przyniosą Ci sprzedaż, i
W tym jesteśmy chyba lepsi, we wdrożeniach, w skutecznych wdrożeniach. Z punktu widzenia, tak jakby jak feedback zbieramy od klientów, dlaczego na przykład rezygnują z naszego rozwiązania i przechodzą do innego rozwiązania, znaczy i przychodzą do nas, no to wskazują fakt, że mamy wszystkie kanały komunikacji w jednym miejscu, czyli zarówno SMS-y, jak i pushe, web pushe, maile, całą komunikację on-site, rekomendacje produktowe, że po prostu ogarniamy każdy z kanałów komunikacji, to jest ten benefit. No i podobno mamy użyteczny interfejs, tak? Natomiast jeżeli dopiero zaczynasz przygodę z marketing automation, to my możemy być troszeczkę za drodzy dla ciebie i nie albo tak jak masz, wiesz, sklep, w którym no nie sprzedajesz jeszcze dużo, jesteś na samym początku sklepu internetowego, to pewnie lepiej skorzystać z takiego jakiegoś czasowego rozwiązania dla sklepów internetowych, może jakiegoś, nie wiem jakiego, może jakiegoś żółtego. Nie zdradzam żadnych tajemnic. Natomiast jak już idziesz dalej na tej ścieżce i przechodzisz na własne rozwiązanie, właśnie Magento albo PrestaShop, już masz swój sklep internetowy i teraz chcesz skoczyć na poziom wyżej, to bardzo prawdopodobne, że jesteśmy właściwym dopasowaniem. A tam wcześniej to możesz, nie wiem, MailerLite'a na przykład sobie wdrożyć albo jakieś inne takie prostsze rozwiązanie klasy Marketing Automation. Okej, okay. W Odpowiedziałem takim na to? razie tak, jasne. Pojawiły się właśnie też pytania, na które już w tym pytaniu odpowiedziałeś, czyli czy marketing automation przyda się przy małych sklepikach, na przykład stojących na WooCommerce, albo jak duży ruch musi być w sklepie, aby właśnie ta automatyzacja dobrze działała i przynosiła pożądane efekty. To już odpowiadam, bo to ruch nie jest dobrym elementem. Nam najlepiej się pracuje ze sklepami, które realizują minimum te 30-50 transakcji dziennie, bo tak jakby do tych 30 transakcji dziennie, to jest bardzo często taka manufaktura, a jeszcze nie fizyczny e-commerce. Natomiast automatyzacja i te scenariusze przydadzą się w każdym sklepie, tak? Nawet takim realizującym, nie wiem, jedno zamówienie dziennie. Ja może powiem, w których kategoriach ona się sprawdza najlepiej. Jeżeli mamy produkt, który jest wielokrotnego zakupu, ubrania, kosmetyki, chemia gospodarcza, całe FMCG, to bardzo często my chcemy zbudować lojalność tych klientów, żeby oni po prostu z tych one-time buyers byli często kupującymi. I wtedy te automatyzacje się sprawdzają super, nie, o których mówiłem. Natomiast jeżeli mamy taki sklep, gdzie kupuję raz i tyle, nie wiem, bo jestem specjalistycznym sklepem do sprzedaży sauny, prawda? Saunę kupujesz jedną i nie kupujesz drugiej za tydzień. To bardzo, znaczy też takie systemy jak User.com mogą się sprawdzić, natomiast te automatyzacje muszą być inne. Tam bardzo często jakiś live chat właśnie, takie sprzedawanie concierge, ten wysyłka maila tego Bena, którego pokazywałem, że kurczę, no dodałeś tą saunę do koszyka, ale coś nie poszło nie tak. Umówmy się, porozmawiajmy. Jeżeli wartość tego pojedynczego zakupu jest duża, no to my na przykład, nie wiem, Superauto, gdzie sprzedaż aut przez internet, Morizon.pl, sprzedaż mieszkań przez internet, nie? To też fajnie się sprawdza, natomiast charakter tej automatyzacji musi być inny. Okej, okay, super. Czy na user.com można włączyć od razu testy AB dla maili, które mają konkretny trigger, na przykład porzucony koszyk? Można to zrobić. Okej, okay, super. Ktoś pyta, gdzie są ceny waszych usług? Gdzie są Ceny ceny, naszych. Mike? Ceny ukryliśmy. Ceny ukryliśmy. Świadomym ruchem, bo wcześniej, jak konkurowaliśmy z tymi mniejszymi systemami, to faktycznie mieliśmy cennik publiczny. Teraz jest dostępny on po złożeniu demo. To znaczy, my mamy tak naprawdę dwa pakiety. Pierwszy pakiet zaczyna się od $250, czyli 1000 złotych miesięcznie. I to też definiuje, kiedy ten marketing automation się będzie opłacał, prawda? No to jeżeli zapłacisz
1000 zł za oprogramowanie, no to musisz zarobić dzięki temu oprogramowaniu powyżej, więcej o 1000 zł. A jak zarabiasz, nie wiem, jak zarabiasz nie przychód, tylko wiesz, marża w e-commerce, Tak, nie? tak, tak. Jeżeli na sklepie zarabiasz po sprzedaży, no nie wiem, 2 czy 3 tysiące złotych miesięcznie, to pewnie user.com nie jest dla ciebie, nie? Natomiast jak generujesz dużą marżę, to wtedy, wiesz, no, jesteśmy w stanie podnieść kilka procent, no jak, nie wiem, zarabiasz na poziomie marży, nie, mówię już zysku tam 300 tysięcy, no to te 1000, 2000 czy 4000 za system, który spowoduje, że zarobisz 40-50 tysięcy więcej, to jest super zwrot z inwestycji, nie? Także nasz Tak, pakiet to zaczyna się od $249 w pakiecie self-service, czyli dostajecie system, ale nie dostajecie obsługi klienta, z taką osobą wdrożeniową, czyli osobą, która nie musisz mieć marketing automation specjalisty u siebie, ale jesteś w stanie ją skonfigurować. Ceny zaczynają się od tak $1290, czyli no powiedzmy te $1000, około 5-6 tysięcy złotych. Natomiast mamy klientów, którzy za samą automatyzację marketingu czasem płacą i 20 i 30 tysięcy złotych miesięcznie i są super szczęśliwi, że tyle płacą za te narzędzie, bo po prostu zarabiają na naszych działaniach dużo, dużo więcej. Okej. Okay. A powiedz mi, Mike, jeszcze, na co zwrócić uwagę, wdrażając automatyzację? Czy są jakieś pułapki, błędy, przed którymi mógłbyś przestrzec nas? Przekomplikowanie. To jest bardzo częsta taka pułapka, że ludzie kombinują za dużo, a to te najprostsze elementy działają najlepiej, także to naprawdę wdrożcie te 5 pomysłów, o których wam ja powiedziałem i to jest naprawdę good enough. Nie? Jak powiedziałem już, my jesteśmy bardzo często rozwiązaniem drugiego wyboru, to są sklepy, które mają wdrożone marketing automation, a te wdrożenie opiera się o to, że wysyłają newsletter za system dużo droższy niż za system do newsletterów, bo on ma marketing automation, ale tych automatyzacji wdrożonych faktycznie nie ma. Także pierwsza rzecz, nie komplikujmy. Druga rzecz, pogódźmy się z tym, że to będzie proces, czyli wdrożmy. Zacznijmy od tych 5, o których ja dzisiaj powiedziałem, natomiast każdą z tych automatyzacji można optymalizować i robić jeszcze więcej do niej. Także oceniajmy marketing automation po okresie 6-7 miesięcy, gdzie przez te 6-7 miesięcy faktycznie wdrożymy już bardzo dużo automatyzacji, bo tak kupiłem system i co, no płacę za niego tyle, minął miesiąc i jeszcze nie zwrócił się. Nie, to rezygnuję. To jest chwilkę, do tego trzeba dojść. Zazwyczaj cały cykl zakupowy, jeżeli klienci kupują średnio co 3 miesiące czy co 6 miesięcy, to wtedy najlepiej po prostu te reaktywacyjne maile działają. Najlepiej i no to jest taka pułapka. Albo mówić, nie, no beznadziejne narzędzie. Nie, wszystkie narzędzia są fantastyczne, tylko wdrożenia są czasami słabe. Okej, dzięki. I tutaj czekałam na to pytanie. Jak to się ma do kwestii RODO? W 100%. Czy to żaden, znaczy, czy to żaden problem, że klient nie musi się martwić, gdy nie, po prostu z... RODO jest fantastycznym prawem, tylko że prawnicy zrobili z tego nie wiadomo jaką wydmuszkę. RODO umożliwia nam świadome, znaczy narzuca nam, żebyśmy świadomie zarządzali danymi o klientach. I ja jestem gorącym zwolennikiem permission marketingu. Musicie oczywiście w informacji, w polityce cookies umieścić informację, że macie nie tylko Google Analyticsa, nie tylko Facebooka, ale również user.com, ale jeżeli to umieścicie, to nie jest to problemem. Nasze serwery przechowywane są, mieszczą się w Unii Europejskiej, także niewyprowadzane dane są poza europejski system ekonomiczny i my nawet powiem więcej,
pomagamy być bardziej robo do compliance, bo jeżeli mamy rozrzucone to na kilka narzędzi, czyli pomyślcie, że nie wiem, wysyłacie pusze jednym rozwiązaniem, wysyłacie SMS-y drugim rozwiązaniem, wysyłacie maile trzecim rozwiązaniem i ktoś na tego SMS-a czy telefon dzwoni i mówi: proszę mnie zapomnieć, usuńcie moje wszystkie dane. Jeżeli mamy to rozproszone po kilku systemach, bardzo trudno nam pomyśleć, czy numer ten telefonu komórkowego to jest ten numer, to jest ten adres e-mail, nie mówiąc już o zgodzie na powiadomienia push. A jeżeli RODO narzuca nam, że zapomnij o mnie, no to ja muszę zapomnieć we wszystkich tych kanałach. Także wbrew, wszyscy wieścili, że o, skończy się marketing automation. Prawda jest całkowicie odwrotna. Systemy marketing automation pomagają klientom być zgodnym z wszystkimi wytycznymi GDPR. Okej, dobrze. A tak z ciekawości, jak największe e-commerce, bo z takimi też współpracujecie głównie, korzystają z marketing automation? Już co robią, to co pokazałem, tak? To znaczy Okej, ale coś mechanika, jeszcze, jakieś triki, czy głównie robią rekomendacje to plus produktowe. jakieś rozwiązania takie bardziej Robią rozwinięte? to, ale robią to dobrze i robią to długo i testują bardzo dużo i po prostu testami, testami, testami dochodzą do optymalnych rzeczy, bo testować można bardzo wiele, czy wysyłamy maila takiego systemowego, czy pisanego ręcznie, czy wysyłamy maila, już jak widzimy, że te systemowe się lepiej klikają, to czy taki tytuł, czy taki tytuł, czy taki kolor, czy taki kolor, czy wysyłamy to po 2 godzinach, czy po 3 godzinach, czy w cyklu maili, znaczy testować można bardzo, bardzo wiele rzeczy i każda ta rzecz posuwa nas troszeczkę do przodu, dzięki temu nasza automatyzacja marketingu jest jeszcze lepsza. Tak jak mówiłeś, pół roku efekty, ale pół roku też chyba testy. To jest never ending story. To jest na tej zasadzie jak gra na instrumencie, nie? To nie jest tak, że kiedyś, o, już umiem. Nie, zawsze ktoś będzie robił lepiej, zawsze pojawią się nowe trendy, zawsze pojawi się coś, jeszcze jakiś, nie wiem, riff, chwyt, kawałek do zagrania. No, nigdy nie będzie skończone, co nie znaczy, że nie można pewnego wdrożenia zakończyć na pewnym momencie. Jasne. I na koniec było takie pytanie, żebyś jeszcze pochwalił się tym tytułem filmu z początku prezentacji, bo ktoś nie. Raport mniejszości, raport Okay. mniejszości, raport mniejszości. Wpiszcie na YouTubie raport mniejszości shop scene. Ja już minority report. Okej. Okay. Już przeklejam Okej, super. ten. Mam nadzieję, że to ten filmik. Przepraszam cię, Adrian, zapomniałem o Okej, tym filmie. nie szkodzi, w porządku. Dobrze, bardzo Ci dziękuję, Mike, za obecność, za tę wiedzę. Zaraz zakończymy webinar. Na samym końcu pojawi Wam się takie okienko z oceną i z napisaniem kilku słów. Prośba do Was, żebyście tam napisali, o czym chcielibyście usłyszeć na następnych webinarach. Mike był ostatnim naszym gościem przed wakacyjną przerwą. Z naszymi webinarami będziemy wracać jesienią, więc Tak. chętnie zdobędziemy rozeznanie, o czym chcecie posłuchać. Ja Wam i Tobie bardzo dziękuję. Jeszcze wyślę tutaj nasze profile na LinkedInie. Jakbyście chcieli jeszcze pogadać po webinarze, napiszcie do Tak. Majka czy do mnie, możemy Miałem porozmawiać. najprostszy adres e-mail mike@user.com. A Tak. jak będziecie chcieli wdrażać system, to jest wiele fantastycznych rozwiązań. User.com jest jednym z nich. Dokładnie, my też korzystamy z UserComa. Co prawda zajęło mi chwilę, żeby się go nauczyć, ale jest bardzo intuicyjny. Tak jak mówiłeś, że zbieracie opinie od klientów i jeżeli wam to mówią, to również to potwierdzam. Super. Dzięki wielkie w takim Dzięki wypadku. wielkie, trzymajcie się, do zobaczenia, hej. Łapatki. Hej, hej.